Witam was, kochani, w kolejnym odcinku z Factorio. Wybaczcie, że tak długo... Gdzie ja w ogóle jestem? Tu. Wybaczcie, że tak długo, kurczę, to trwało. Niemniej jednak, kurde... nagrywałem w sumie wszystkie odcinki pod rząd, także... także tak, to wybaczcie w ogóle za rozdzielczość, ponieważ... no jak mówiłem wcześniej, przy innych odcinkach z innych serii, mam inny monitor. I tutaj nie ma w ogóle możliwości, zobaczcie... gram gram w oknie i nie ma w ogóle ustawienia rozdzielczości. Mogę sobie, kurczę, to okno przesuwać całe i nie wiem po prostu, czy to będzie wyglądało dobrze. Ja wiem, że w tym momencie wygląda źle. Nie jest pełne, aczkolwiek no, nie mogę nic z tym zrobić. Nie wiem, jaka jest rozdzielczość w tym momencie. Także na pewno jest to, kurde, jakoś przesunięte, zmniejszone i tak dalej. Co tu się dzieje? Co to za brak ścieżki? Gdzie ty w ogóle lecisz? Co tu się dzieje? Ma tu jakieś testy. W ogóle te stacje są nazwane imionami subskrybentów? Tych, no, jak oni się nazywają? Nie subskrybentów, tylko ludzie, którzy dali kasę, wiecie, w pierwszych tam na grę, nie? Donatorów, o! Dobra. Co to jest? Co to jest? Prosty tor. Oddawaj to. Tutaj jakieś testy robiłem. Nie wiem, czy to pokazywałem, czy nie. Chyba nie. Chyba nie pokazywałem. Ogólnie na mapie wygląda tak, że przeszedłem tutaj, tu porozwalałem, tu było mnóstwo tych właśnie, no, się nazywają gniazd. No i tutaj zacząłem robić sobie testy i faktycznie to w miarę działało, o ile... tu. O ile, kurde, niestety... W którą stronę ja chcę cię postawić? Tu. Kurde, aż tych wszystkich tych, zapomniałem, tak zwanych skrótów klawiszowych. Dobra, wsiądźmy sobie enterem, pojedźmy. Normalnie ta kolejka ma jechać tak, nie? I ona działa w sumie. Tu, znaczy, jedzie tam. Wróć. Nie tu, nie tu. Tu. No teraz tyłem jadę, nie? Ale tak będzie jechała przodem. Ma jechać tu, tu pozabierać. Jedzie dalej. Jedzie. Tu się zatrzymuje. Po co się tu zatrzymuje? Nie, tu się ma nie zatrzymywać. Chwila, bo wkurza mnie ta jazda tyłem. Cyk, nie tak, tak, tu myk, tu cyk, tu enter. Dobra. No i ma jechać z dołu, w prawo. Sorki. W prawo tu są właśnie te wszystkie semafory, których jeszcze nie obadałem. Dokładnie, nie wiem jak one działają. Znaczy wiem, ale mam jakieś problemy z tym, żeby to działało. Tak jak widzieliście, ta stacja jest testowa, po prostu test 2, nie? Żeby pociąg sam pojechał przynajmniej tutaj, nie? No i potem ewentualnie tu pojedzie. Kurde, zaraz, chwila. Tak, patrzę, czy... Nie, no pociąg może pojechać stąd, tu. Więc w razie czego pojedzie tu są semafory właśnie, żeby się pociągi nie zderzały. No i jedziemy dalej, jedziemy. Tu ewentualnie stacja będzie. Jeszcze coś tam dorobię. No i tu normalnie pojedzie w lewo, tak jak tam. Tu pozabiera. No nie. Pozabiera ewentualnie tu, bo jak widzicie tu są proste przystanki, więc pozabiera. No i powróci. Cyk, nie? I z powrotem do bazy. Tu jakieś takie dziwne rzeczy porobiłem. No, więc albo tędy do bazy. Chyba tak. Tutaj wypakuje coś tam ten i z powrotem. Tu niestety nie może pojechać tędy i w prawo, nie? Tutaj, więc musiałem zrobić taki myk. No, na razie te tory tutaj zostawiłem. No i wraca do tego. Po akcję, nie? Po akcję, no po surowce. No, także tak to wygląda. Dobra. No. I prawdopodobnie będzie, kochani, to niestety ostatni odcinek z Factorio. Chyba, że chcecie po prostu poczekać, bo jak mówię, mam ostatnio strasznie mało czasu. Co ja zrobiłem? Zrobiłem, kurde, lokomotywę. No właśnie widać, że kurde, nie grałem dawno temu. Tak, to tutaj, to tu. Cyk, nie? No i to będzie sobie jakoś tam działało w przyszłości. Natomiast
tu chciałbym zobaczyć, co się dzieje. Co wy mi tutaj dajecie. No i oczywiście dziękuję za wszystkie komentarze, które tutaj pisaliście, że tutaj coś nie działa, ale chyba wydaje mi się, że wszystko działa. Tak, tutaj to, co to, aha. Co to jest? Co tu się dzieje? Troszkę mało tego, ale wydaje mi się, zobaczcie, bo wszystko jest, czy to pracuje w ogóle? Nie ma bateryjek, bateryjki są tam, tutaj powinny iść. To wywalimy. Zabiorę tego troszkę. Dam tu. Nie, tu. Wróć. Zabiorę troszkę. Troszkę dam. No i resztę. Gdzie baterie są? Się pytam. Idą tędy, tu. Tu idą. Aha, baterie idą tędy. Idą pod spodem. Tak? No jakby nie było. Idą tędy, tu. I tu, na tą taśmę. No to powinno działać, dobra. W sensie połączenie powinno działać, ale nie działają baterie. Ponieważ co? Co tam brak? 0,4. Czy kwas siarkowy działa? Chyba działa, ale wydaje mi się, że brak tutaj, patrzę sobie na napełnienie tych zbiorników. Jeżeli jest zbiornik gdzieś napełniony, to może nie działać. Nie, no to wszystko działa w ogóle. Tu jest główna, nie, to nie jest główna ta. Gdzieś się znowu zagubiłem. Już ty! Tędy idzie sobie, tędy tu. Tu się przerobi. Tu na siarkę się przerabia. Tak. Tu potrzeba siarki. Siarka nie działa. Bo gazol nie działa. Bo tędy idzie. Co tu się stało? Nie no, ropa raczej. Ropa na. Ropy nie. Ej! W końcu nie wiem, jak to kurde ma się łączyć. Tędy ropy nie ma. Dobra. To już wiemy, co się spierdzieliło. Teraz trzeba by to naprawić. Trzeba by stworzyć dwa kiwony. Przynajmniej. Połączyć je tu. Właśnie nie wiem. Dobra, to działa tędy. Ale... w tym momencie... właśnie nie czaję tego, jak to obracać. To jest tu. Nie, no to ma być tu. I to stąd tam. Gdzie rura? Tutaj mam jakąś rurę w ogóle? Przy sobie? Nie, chyba nie mam. Dobra, zaraz się stworzy rura. O ile się kiwon stworzy. Dobra. Cyk. Tędy. Tędy w dół. Tędy w dół, może tu. Tu jest 1,2 na sekundę. Tu jest 1 na sekundę. Co tu jest? Nie, nie ma nic. Dobra. Tu stworzymy. Tu będzie rura. Właściwie to rura w dół. Wróć. Rura w dół. Rura pójdzie, powiedzmy, tu. Potem tu. Następnie, wykonując kilka rur gratisowych, tu. Tu i tu. Co tu się stało? Czemu to zaczęło działać? Tak to chciałem stworzyć, o. Weirdo. No dobra. Z tym, że... aha, to jest zwykła rura, dobra.
Tak będę musiał zrobić. No i co teraz? A nie, dobra, to już się połączyło. Tak? Chyba tak. Tak, bo to jest zwykła. No nie mogłem tej dać, wychodzącej z ziemi tu, bo by się nie przekręciło. No dobra, kurde. Czy to jest połączone? 2, 3, 2, 2. Nie, no to idzie, tak? Dobra. Bateryka jest? Jest. Dobra. Bateryjka jest. Czemu nie zabierasz tych podajników sterowanych? To jest na bank sterowany podajnik. Czy zabrałeś? Nie, no to jest na bank. Jak się zabierało? Jakoś się zabierało. A, FM się zabierało, dobra. To jest na bank sterowany podajnik. No, to czemu nie zabierasz? Ej. Ten zabiera, ten zabiera, ten zabiera. No. No dobra, chyba produkcja wróciła. Odrobinkę 4. Te. Ja ci tutaj wspomogę cię. Efektywność badań. Robimy teraz właśnie, gdzie to się kurde. Jak się wchodziło do badania? Research nie. Kurde, już teraz nie pamiętam. Masakra. No, powaga. Nagrywałem to, nie wiem, z miesiąc temu wszystko. Co tu są za bzdury? Masz. No, także kurczę, tutaj tego mamy trochę. To nie działa już. To pozabieramy to. Nie ma sensu. Pytanie, czy to miedź potrzebuje jakoś, po coś? Bo tutaj jest, tylko czy to tu właśnie też zaczęło działać, zobaczmy. Nie no, tu jakaś miedź idzie. Tutaj mamy. O, nope. O! No dobra, nie działa. Mam ten jeszcze jeden kiwon, tylko go kurde. Na razie nigdzie nie. Nie tego. Nie ustawiłem. Ty tu działaj, w tę stronę. Tu jest 97, tak czy inaczej. No dobra, wydobądźmy to wszystko. Tak czy inaczej. 1,9K. Cyk. Tu brak prądu oczywiście. Zaraz to naprawimy. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Z prawej strony, z prawej strony. Cyk, działa. To nie działa. Czemu to nie działa? Dobra. No dobra, trochę miedzi. I tyle. Idzie sobie, idzie. No właśnie, bo się skończyły te. Te o tu. Tu jest jakaś skrzynka, którą pewnie miałem do jakichś potrzeb specjalnych. Bo tego mamy sporo żelaza. No dobra, to może się faktycznie tą kolejką zajmijmy. Pomyślimy, jak to ma wyglądać. Hopa. Im więcej wagonów, tym ona wolniej jedzie, nie? Wróć. Ogólnie ma wyglądać to tak. Ten ma. Właśnie po to jest ten zrobiony przystanek testowy jeden, nie? Bo tutaj zacząłem sobie te wszystkie testy. Znaczy te testy rozpoczynałem tutaj. Bo to. Kolejkę potrzebuję. Aha, dobra, nie, to nie. Tak. Tutaj zrobiłem jedną kolejeczkę. Nie. Ona ma jechać sobie
Ty masz sobie jechać test 1, tak? Jedziesz na test 1. Potem masz skręcić w prawo na test 2. Zaraz zobaczymy. Tak. Ja się w ogóle przejadę kawałek. O! Spoko. Co ja tu mogę, kurde, zrobić? Moduł wydajności 2. Produktywności, prędkości, wytwórstwo pancerzy, siła działek, zwiększenie ładowności tych podajników. No, niby można. Szybkość robotów logistycznych, tylko to już, kurde, potrzebuję fioletowych pakietów naukowych. To też. 4. Dobra, niech sobie leci ten. Niech sobie lecą badania. Ty masz jechać tu, w prawo, na test 2. Następnie jechać dobrze tędy. Tutaj mamy przystanek pod tytułem Mopsy. Tak. Mopsy. O! Hopaj. No, jedziemy, jedziemy. No i... I tu jest prawdopodobnie przystanek zrobiony. Nie tu! Wróć, 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 wróć. No. I tu jest przystanek. No właśnie, i o to mi chodziło, żeby tutaj dojechał. Do test 3. Dobra. I to, kurde, nie działa. Niestety. Dobra, niestety muszę to wywalić. Ją. Tu. Cyk, jeszcze raz, na chwilę. Wszystko już pamiętam. Test 1, test 2, Mopsy, test 3. No i niestety. Jedzie tu. A ja się nawet wejdę tu. Tu chwilę czeka sobie. Na test 2. Jest. Nie? Nie, to chyba działało. Tylko nie działało, jakby tutaj drugi pociąg był. Te semafory mi, kurde, nie ten. Nie, no i właśnie tu jest brak ścieżki. I w tym momencie się zatrzymałem. On przyjechał tu. Tu jest Mopsy. Stoi na tej stacji. Nie, no normalnie działa. Nie, bo można pojechać, że tak powiem, standardowo. O, nie? Więc tory są działające tylko. Tylko czemu ty nie jedziesz, w takim układzie ty na test 3 nie chcesz pojechać? Czyli, kurde, no ale można skręcić, zobaczcie, cyk, nie? Więc powinien, kurde, znaleźć ścieżkę. I to są te problemy, kurde. Test 3. No bo tu jedzie tędy. Ten odcinek jest stąd dotąd. On jest trochę z dupy chyba. Bo tak naprawdę ten semafor powinien być gdzieś tu. No. Albo tu, albo tu. Jadący. Stąd dotąd. Bo najbliższy... Najbliższy jest tu. Czyli ten... On powinien mieć jeszcze jeden semafor. Gdzieś tu. O. No właśnie, no to coś, kurde, nie działa. On coś go nie wykrywa. O. No właśnie. Chodzi o to, żeby pociąg, wjeżdżając tu, zatrzymał się na tym odcinku, przed tym. Bo jeżeli będzie tam lokomotywa, bo mam jedne tory tutaj, więc jeżeli będzie lokomotywa wracała, która będzie jechała w prawo, to on się musi tu zatrzymać. Więc tu i tu. I tam dalej, nie wiem, kurde, i się ciemno zrobiło z tego wszystkiego. Tak. Tutaj ten, tutaj to.
No właśnie. Jak to jest? To jest jeden, to jest dwa opcji, to jest trzy, no. Te semafory, kurde, pierdzielą akcję. I nie mam pojęcia dlaczego. Jest źle tu? Może tu jest źle? Tu jest na czerwono. I gdzie teraz jedzie śmiało? Nie? Ja sobie wskoczę. Wiem, że nie widać. Cyk. Jedzie tędy. Tu nie działa. Tu już nie można wjechać przed. I nie wiem, jakieś są z dupy te rzeczy. A to raczej nie jest kwestia tych semaforów. To jest kwestia tamtego do skrętu w prawo semafora. Tak. Dobra. To pojedźmy tam. To jest kwestia tego semafora tutaj. Albo tego. Wydaje mi się, że tego. No. Takie ciekawostki. Te. Cyk, 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 myk. Na zero wszystko. Szybciutko. Enter, go. Tu jedzie, tu jedzie. Tu w prawo jedzie. Tu się zatrzymuje. Znaczy, no, tam się chwilowo zatrzymuje. Chciałem zobaczyć, czy po prostu wiecie. Pojedzie sobie. No i brak ścieżki, do cholery. Na Mopsy trójkę. Co to jest? Aha. To jest Mopsy trójka. Nie no, tamte z dwa był tamten. To dobrze było. No jedź do Mop... Nie, nie do Mopsy. Tylko jedź na test 3. Czemu nie chcesz jechać stąd na test 3? Skoro można jechać na test 3. No jedzie tędy. Skręca w prawo. No i ma test 3. Pytanie dlaczego? Przecież tu już usunąłem wszystkie semafory z tej strony. Naprawdę? Really? Na test 3 nie pojedziesz stąd. Czemu? No jedziesz. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, kurde. Co jest z tym zrobionego? No nic to, kurde. Dobra, kochani, bo niestety muszę wychodzić powoli do roboty. Także ten odcinek był taki troszkę kończąco sprawdzający, niedziałający. No, wybaczcie za rozdzielczość. Ale jak mówię, no mam teraz troszkę problemy. Znaczy, problemy. Mógłbym wrzucać sobie filmy w rozdzielczości 2560 na 1080, nie? Ale to i tak standardowo YouTube próbuje. No i tak przetwarza ją do proporcji 16:9, a nie 21:9. Dobra. Także kochani, myślę, że to będzie ostatni odcinek. Chyba, że mocno chcecie, to dajcie znać w komentarzach. To coś podziałamy, tylko że no po prostu nie wiem co. Tak naprawdę wszystkie elementy, które mamy, jak... O, pod te były badania. Wszystkie takie ciekawostki, no wiadomo, to są pancerze, jakieś moduły, technologia obcych, what the fuck? Broń rakietowa, co to daje? Aha. Obrona absorbująca. No, oczołki są. O lol. Zbrojenie trójka. Spoko. Pirotechnika. No, jakieś rakiety, ale w sumie już takich rzeczy, wiecie, to są obronne wszystkie rzeczy. Silos rakietowy. Można gdzieś tam napierdzielać. Obrona absorbująca. Broń laserowa, masakra. No. Także wszystkie takie rzeczy, jeżeli chodzi o technologię, wydaje mi się, że mamy sprawdzone. O, może nie wynalezione wszystko, ale sprawdzone. Typu właśnie pociągi, robociki, taśmociągi i tak dalej. No, także wydaje mi się, że więcej nie ma co pokazywać. No, można by po prostu grać sobie w to
po prostu dla takiego samego relaksu. Niemniej jednak wydaje mi się, że już wystarczy. Także, jak mówię, jak mocno chcecie, to dajcie znać w komentarzu, a ja się już będę powoli żegnał z wami, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.